Dobry wieczór. Witam was wszystkich serdecznie w interaktywnym programie Noc Zagadek. Ja nazywam się Ruszkiewicz, Maciek Ruszkiewicz. Jestem prywatnym detektywem i płacę wam duże pieniądze. A wiecie, za co wam płacę? Płacę wam za rozwiązywanie zagadek. Płacę wam za pomoc w prowadzeniu mojego śledztwa. I popatrzcie, pojawiła się już pierwsza zagadka. Co to za słowo? Czegoś właśnie szukam, ale powiem wam szybko, jak trafić do mojego studia, jak trafić do biura mojego prywatnego detektywa. Moi drodzy, wasze zadanie to odnalezienie otwartej linii. W jaki sposób to robić? Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego pod numer 0400 307 350 bądź wysyłając SMS na numer 7350 o treści tak. Jak możecie dotrzeć, jeśli wysyłacie SMS-a? Kochani, jeśli wasz SMS trafi na otwartą linię, to system automatycznie do was oddzwoni i ja odbiorę ten telefon. Natomiast jeżeli będziecie dzwonić z numeru stacjonarnego i wasz telefon trafi na otwartą linię, to wtedy połączycie się z tym stylowym czarnym telefonem bezpośrednio tutaj ze mną i będziecie mieli szansę podać mi rozwiązanie mojej zagadki i wygrać pieniądze. W tej chwili gramy o 100 zł. Co to za słowo? Co to za słowo? Jakiego słowa szukam? Kto wie, niech szuka otwartej linii, bo tylko w ten sposób można do mnie dotrzeć. Tylko w ten sposób można dostać ode mnie pieniądze. Szanowni widzowie, to słowo to jest rzecz, która zaginęła. Ja muszę tę rzecz odszukać. Mój zleceniodawca poprosił mnie, żebym coś odszukał. Co to jest za słowo? To jest 8 liter, musicie ich wszystkich użyć. Do stworzenia tego wyrazu potrzebne jest 8 liter. Co to za słowo, co to za wyraz? Pamiętajcie, nigdzie się nie rejestrujecie. Nie musicie odpowiadać na żadne dodatkowe pytania. Szukacie przez cały czas otwartej linii. W jaki sposób? Dzwoniąc do mnie pod numer 0400 307 350 bądź wysyłając SMS-a o treści tak na numer 7350. Jeden sposób jest dobry i drugi sposób jest dobry. To nie jest tak, że łatwiej można się dostać do studia wysyłając SMS-a, bądź odwrotnie, nie jest łatwiej dostać się, jeżeli dzwonicie. A oba sposoby są równorzędne, ale pamiętajcie, to jest jedyny sposób, aby dostać się do mnie do studia. To jest jedyny sposób, aby wygrać 100 zł. Musicie mi pomóc. Musicie starać się mi pomóc. W jaki sposób? Szukając przez cały czas otwartej linii. Bo ja chcę, żeby moje śledztwo poszło do przodu. Jakiego słowa ja szukam? Coś zaginęło. Mam nowe zlecenie dzisiaj dla was. I nie chciałbym sam prowadzić tego śledztwa. Ja nie mogę sam prowadzić tego śledztwa. Ja chcę, żeby ktoś z was już teraz spróbował odnaleźć otwartą linię i powiedział mi, co to za słowo. To jest 8 liter. Musicie te 8 liter połączyć w jeden wyraz, w jedno słowo i wtedy zapłacę wam 100 zł. 100 zł to jest kwota gwarantowana. Tyle ode mnie dostaniecie, jeżeli ktoś z was odnajdzie otwartą linię, zadzwoni do studia. Halo, halo? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy wie pani, co to za słowo? Tak, wiem. Co to za słowo jest? Dobry wieczór. Halo, no proszę mi powiedzieć, tak, jakie to jest pamiątka. Słowo? Gratuluję, 100 zł trafia do pani. Popatrzcie, jak szybko udało się odnaleźć otwartą linię. Już wiemy, czego szukamy. To jest pamiątka. To jest pamiątka, ale jaka to pamiątka? Szukamy przez cały czas otwarte linii. Szanowni państwo, jakiej pamiątki szukamy? Ciupaga? Muszelka? Chyba nie. Zdecydowanie zaginęła jakaś zupełnie inna pamiątka. To jest jedno słowo, to jest 9 liter. Płacę za nie 100 zł. Popatrzcie,
pani zadzwoniła i wygrała u mnie 100 zł. Ty możesz być następny, ty możesz być następną osobą, która trafi na otwartą linię i która otrzyma ode mnie 100 zł za to jedno słowo, za te 9 liter. Jakie to słowo? Popatrz. Popatrzcie, co to jest za słowo? Co to za zagadka? Czego szukamy? Wiemy, że jest to pamiątka. Otwarta linia przez cały czas na was czeka. SMS o treści tak na numer 7350 bądź z telefonu stacjonarnego na numer 0400 307 350. Jeśli znasz odpowiedź, nie zwlekaj. Dzwoń, wysyłaj SMS. Musisz trafić na otwartą linię. Wtedy zapłacę ci 100 zł. Musisz odszukać wolną linię. Musisz przez cały czas próbować odnaleźć wolną linię. To jest twoje zadanie. Moje zadanie to prowadzenie śledztwa, ale nie zrobię tego bez was. Nie zrobię tego bez was, szanowni widzowie. Płacę wam 100 zł. Przed chwilą jedna osoba odnalazła otwartą linię. Dostała ode mnie 100 zł za słowo pamiątka. W tej chwili chciałbym wiedzieć, co to za pamiątka. Co to za słowo? Popatrzcie, wysyłamy teraz razem SMS-a na numer 7350 o treści tak. Wysyłamy, uwaga, 7350, treść tak i wyślij. Jeżeli wysyłaliście ze mną, wasz SMS na pewno trafi na otwartą linię. Lada moment, ktoś trafi na otwartą linię. A nie mówiłem? Proszę bardzo. System odzwania do osoby, która wysłała SMS-a i trafiła na otwartą linię. Halo, halo. Dobry wieczór. Z kim mam przyjemność? Grzegorz Stępień. Panie Grzegorzu, trafił pan na otwartą linię w programie Noc Zagadek. Jakiego słowa szukam? Szkatułka. Gratuluję, gratuluję. 100 zł trafia do pana. Jesteście wspaniali, jesteście naprawdę wspaniali. Dwa słowa, tak szybko udało nam się zgadnąć. Ale słuchajcie, szukamy dalej, szukamy dalej. Jest już następna zagadka, popatrzcie. Jest już następna zagadka i teraz szukamy osoby. Wiemy, że zginęła pamiątka. Wiemy, że była to szkatułka. Ale komu zginęła? Komu zginęła? Właśnie, co się stało? Co się stało? Kim jest ta osoba? Kim jest ta osoba? Szukamy teraz osoby. Płacę wam 100 zł. Musicie odnaleźć otwartą linię. Popatrzcie, już dwóm osobom zapłaciłem. Już dwóm osobom dałem po 100 zł. Było już dwóch zwycięzców. Pamiętajcie, w tym programie nie ma przegranych. I ty możesz być następnym wygranym. Płacę ci 100 zł. 100 zł to jest kwota gwarantowana. Tyle wygrasz na pewno, tyle wygrasz na 100%. Jedyne, co musisz zrobić, to odnaleźć otwartą linię. Otwartą linię, która kieruje cię prosto do mnie, do mojego studia, do mojego biura prywatnego detektywa. Powiedzcie mi, komu zginęła szkatułka? To była pamiątka. To było coś bardzo wartościowego. Komu zginęła? Kim jest ta osoba? Kogo teraz szukam? Muszę wiedzieć. Chcę, aby moje śledztwo posuwało się do przodu. Ale bez was nie jestem w stanie tego zrobić. Szukaj przez cały czas otwartej linii. Jeśli nie udało się za pierwszym razem, nie poddawaj się, nie rezygnuj, bądź wytrwały. Może uda się następnym razem. Już dwie osoby dostały ode mnie pieniądze. Już dwie osoby odnalazły otwartą linię. Dlaczego ty nie miałbyś być następny? Co to za słowo? Kogo ja szukam? Szybko, szybko, szybko. Nie ociągamy się, nie ociągamy się, bo ktoś może was uprzedzić. Kogo szukam? Kogo szukam? Kto to jest? Kto to jest? Co to za osoba? Co to za osoba, której zginęła pamiątka? Pamiątka, która jest szkatułką. Kogo szukam? W każdej chwili możecie trafić na otwartą linię. Powiem wam jedną rzecz. Jaki ta osoba wykonuje zawód? Bo to jest nazwa jakiegoś zawodu. Tyle wiem na pewno. Płacę 100 zł. Co to za zawód? Jeśli wiesz, wyślij SMS o treści tak na numer 7350 bądź zadzwoń do mnie na numer 0400 307 350, a ja zapłacę ci 100 zł. I zrób to bardzo szybko. Zrób to bardzo szybko, bo ktoś może cię uprzedzić. Ktoś może zgarnąć te 100 zł sprzed nosa.
I pamiętaj, nie udało się za pierwszym razem, próbuj dalej, bo warto, bo ja płacę pieniądze. Płacę pieniądze za pomoc w rozwiązywaniu zagadek. W tym programie wygrywa się pieniądze. Ja rozdaję pieniądze, ja rozdaję kasę. Szukamy słowa, szukamy osoby, szukamy nazwy pewnego zawodu. Kim jest ta osoba? Kim jest osoba, której zaginęła pamiątka, która jest szkatułką? Muszę wiedzieć, kim jest ta osoba, muszę wiedzieć to zaraz. Także szukaj przez cały czas otwartej linii. Pamiętaj, kto pierwszy, ten lepszy. Ktoś może cię uprzedzić. Nie pozwól na to. Kto to jest? Co to za osoba? Płacę 100 zł. Otwarta linia przez cały czas czeka na ciebie. Spróbuj wysłać jeszcze raz SMS-a przed chwilą. Razem ze mną wysyłamy teraz SMS-a. Popatrzcie. Uwaga, 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 uwaga. SMS o treści tak. Na numer 7350 i wysyłaj. Jeżeli robiłeś to w tym samym czasie co ja, to jest duża szansa, że twój SMS trafi na otwartą linię już teraz, już zaraz, już w tym momencie. Co to za słowo? Kogo szukam? Komuś zaginęła bezcenna pamiątka, szkatułka, ale ja muszę wiedzieć komu. Co to za osoba? Kto to jest? Płacę ci 100 zł. 100 zł za to jedno słowo, jeśli powiesz mi, jaki zawód wykonuje ta osoba.